Państwu. Otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Spierzynie. Witam serdecznie burmistrza Spierzyny, panią skarbnik, pana mecenasa, pracowników Urzędu Miejskiego. Witam serdecznie państwa radnych oczywiście, ale witam także tam skromnie, tak z tyłu, bo usiadłem troszeczkę bliżej, panią zapraszamy. Pani Agnieszka Skrabut z firmy Eco Geoglob. Która ma ochotę zaprezentować dzisiaj na sesji, proszę państwa, raport i gminny program opieki nad zabytkami gminy Spierzyna na lata 2020-2023. Serdecznie panią również witamy. Witamy także mieszkańców Spierzyny, którzy są z nami online. I w tym miejscu uprzejmie przypominam, że obrady jak zwykle są transmitowane na stronie spierzyna.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na tejże stronie. Szanowni Państwo, ustawowy skład rady wnosi 15 radnych. W ustawie nic się tu w tym względzie nie zmieniło. Proszę państwa radnych o elektroniczne potwierdzenie kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co pozwala nam oczywiście podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, państwo radni otrzymali porządek dzisiejszej sesji w materiałach. Czy ktoś z państwa radnych w chwili obecnej ma wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy zatem do realizacji porządku obrad, tylko z jedną zmianą. Chciałbym zaproponować państwu, abyśmy umożliwili pani Agnieszce przedstawienie nam prezentacji z gminnego programu ochrony nad zabytkami. Wiemy, że przejechała z Górnego Śląska 5 godzin, w związku z powyższym nie pozwoliłoby to na przedłużanie tutaj. Jeśli państwo radni wyrażacie zgodę, to byśmy poprosili panią Agnieszkę o dokonanie teraz już tej prezentacji. Natomiast sam projekt uchwały zostanie w porządku obrad, do którego przyjdziemy zgodnie z porządkiem obrad. Czy rozumiem, nie widzę sprzeciwu, akceptujecie państwo propozycję? Zapraszamy panią tutaj. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nasza firma w tym roku podjęła się opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Spierzyna na lata 2020-2023. Ten dokument jest kontynuacją programu opieki nad zabytkami dla gminy Spierzyna na lata 2016-2019. Podstawą prawną opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami są przepisy, które wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I zgodnie z tą ustawą burmistrz, wójt czy też prezydent co 4 lata musi taki program opracować. Zadanie programu to w szczególności włączenie programów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, uwzględnienie warunkowej ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody, zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, czy też podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Na terenie gminy Spierzyna zlokalizowanych jest 12 zabytków wpisanych do rejestru zabytków. I tutaj widać na tej tabeli, niestety, ale są one tutaj wymienione, są także wymienione w dokumencie i jest to Kościół Ewangelicki, Spichlerz w Spierzynie przy ulicy Bolesława Pusa 1, Cmentarz Żydowski, Kamienica przy ulicy Rynek 6, Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja, dom mieszkalny przy ulicy Rynek 23, także Zespół Urbanistyczno-Krajobrazowy w gminie Spierzyna, Kościół Ewangelicki
pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski Świniary, Układ Urbanistyczny Wsi Trzebiszewo, Pałac oraz Park Wieca. Te obiekty wymagają największej ochrony na terenie gminy i każdorazowe działania modernizacyjne na tych obiektach wymagają oczywiście zgodnie z Wojewódzkim Urzędem Opieki nad Zabytkami. Dodatkowo na terenie gminy znajdują się dwa zabytki, które zostały wyłączone do rejestru zabytków ruchomych, które podobnie jak rejestr zabytków nieruchomych jest prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I na terenie gminy jest to wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Trzebiszewie oraz wystrój pałacu w Wiedza. Jeśli chodzi o gminę Wiedza Zabytków, to już jest Wiedza, która bezpośrednio podlega burmistrzowi. I za kryteria, które decydują o wpisie do tej ewidencji, przyjęto czas powstania, czyli nie później niż lata 50. XX wieku. Oceniano stopień zachowania walorów zabytkowych, funkcję obiektu i wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy danej miejscowości, wartość historyczną, artystyczną i naukową. Obecnie na terenie gminy Skierzyna 679 obiektów zaliczono do gminnej ewidencji zabytków. Jest to dosyć pokaźna liczba zabytków. Przepraszam. Na terenie gminy znajduje się także 158 stanowisk archeologicznych i tutaj już nie wymienialiśmy je szczegółowo, one zostały już opisane bezpośrednio w dokumencie. Następna kwestia to była analiza stanu zabytków na terenie gminy. Dokonowaliśmy oceny, jakie są mocne strony, jakie są słabe strony. Na podstawie tej analizy SWOT wyznaczaliśmy już poszczególne priorytety i konkretne działania. Jako mocne strony to oczywista kwestia dostępność komunikacyjna, niewielka odległość od miasta wojewódzkiego Gorzowa Wielkopolskiego, też liczne imprezy kulturalne, bogata historia miasta i gminy, czy też walory przyrodnicze. Dodatkowo lokalne tradycje i zwyczaje, które są kultywowane wśród mieszkańców gminy, zwiększająca się świadomość ważności zasobów dziedzictwa kulturowego, utrzymanie w dobrym stanie większości obiektów sakralnych na terenie gminy, wzrost roli samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz opieki nad zabytkami, wprowadzona aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, czy też często aktualizowana strona internetowa, która zawiera takie informacje o zabytkach. Jeśli chodzi o słabe strony, to zaliczyliśmy do nich zaniedbania w zakresie stanu technicznego części obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Niewystarczające zainwestowanie środków, w tym środków unijnych i państwowych na działania na rzecz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego. Tutaj często mieszkańcy chcieliby pozyskać dofinansowanie na właśnie remont takich obiektów, a pozyskanie środków to jest bardzo trudne. W większości tylko takie środki otrzymują obiekty, które znajdują się w rejestrze zabytków. Brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców dziedzinie kultury, czy też słaba świadomość ekologiczna tutaj pośrednio, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze. A teraz przejdziemy już do bezpośrednich założeń programowych, które Państwo powinni realizować w ramach tego programu opieki nad zabytkami. Jak wspomniałam wcześniej, jest to kontynuacja programu opieki nad zabytkami z lat 2016-2019 i te działania nie zmieniły się w znaczny sposób. Jako pierwszy priorytet dbałość o zachowanie istniejących walorów zabytkowych w polityce przestrzennej gminy i został wyznaczony cel szczegółowy dbałość o ład przestrzenny i krajobraz kulturowy. Konkretne działania to powiązanie działań przy obiektach zabytkowych z dokumentami planistycznymi gminy, realizacja zasad ochrony historycznych układów poszczególnych miejscowości, także w odpowiednich dokumentach planistycznych
gminy, także respektowanie stanowisk archeologicznych oraz stref ochrony archeologicznej w polityce przestrzennej gminy, czyli tutaj podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też studiów warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, te zapisy dotyczące zabytków powinny się znaleźć. Cel szczegółowy drugi, bezpośrednie wsparcie dla rewitalizacji obiektów zabytkowych i tutaj działania rewitalizacyjne, które powinny być prowadzone przy też terenach zielonych wokół zabytków, interwencje władzy gminy przy rażących naruszeniach prawa budowlanego na obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz przy obiektach zabytkowych we współpracy oczywiście z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przekazywanie informacji o pojawiających się programach wsparcia dla właścicieli obiektów zabytkowych. Cel szczegółowy trzeci to już określenie warunków współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych. No i tutaj przekazywanie odpowiednich informacji właścicielom zabytków dotyczących na przykład możliwości pozyskania środków na remont takich obiektów, czy też doradztwo przy wypełnianiu dokumentów. Priorytet drugi, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w zrównoważonym rozwoju gminy. Cel szczegółowy pierwszy to rozwój produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa kulturowego. Czyli Państwo posiadają bardzo, bardzo szeroką gamę tych zabytków i w związku z tym powinny być prowadzone także działania pod kątem właśnie rozwoju turystyki na terenie gminy, także oparte na zasobach zabytków. I tutaj rozwijanie istniejących produktów turystycznych, opartych na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, tworzenie nowych produktów wykorzystujących istniejące zasoby kulturowe, postawienie na innowacyjność projektów w celu pozyskiwania dodatkowych środków unijnych, polepszenie dostępności poszczególnych obiektów poprzez odpowiednie oznakowanie dróg czy szlaków turystycznych, czy też udostępnienie poszczególnych obiektów zabytkowych osobom niepełnosprawnym. Cel szczegółowy drugi, przystosowanie obiektu dziedzictwa kulturowego dla potrzeb turystyki weekendowej i jednodniowej. Promocja walorów turystycznych gminy na różnego rodzaju targach, konferencjach, współpraca z gminami ościennymi, czy też współpraca z mediami w celu właśnie promocji zabytku na terenie gminy. Cel szczegółowy trzeci to odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych obiektów, czyli działania to aktualizacja i rozszerzanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej w postaci odpowiednich oznaczeń, tablic czy drogowskazów. Tutaj te takie tablice informujące o danym zabytku zawsze zaciekawiają turystów. Publikowanie folderów, ulotek oraz innych materiałów przybliżających zasoby historyczne mieszkańcom i turystom. Także przedstawienie za pomocą iluminacji, tworzenie punktów widokowych na rzecz właśnie rozwoju tych zabytków. Dbanie o aktualizację strony internetowej gminy wraz z umieszczaniem informacji o zasobie zabytkowym. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz rozszerzenia informacji o zabytkach także na przykład na urządzenia mobilne oraz aktualizacja rozwijania funkcjonalności interaktywnej mapy gminy poprzez taką odpowiednią warstwę związaną bezpośrednio z zabytkami. Nagłaśnianie wśród lokalnej społeczności najważniejszych badań, odkryć i publikacji związanych z tradycją regionalną w celu wzrostu tożsamości regionalnej mieszkańców. Cel szczegółowy czwarty to edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Tutaj do działań zaliczyliśmy m.in. wspieranie działalności organizacji pozarządowych, także organizacja odpowiednich spotkań w tym temacie oraz organizacje imprez kulturalnych, które by promowały właśnie kulturę regionalną, czy też promocja zabytków poprzez zbiory biblioteczne. Dziękuję za uwagę. Tutaj ta pierwsza część, czyli program opieki, ale jeszcze chciałam Państwu przedstawić raport, ponieważ ten program zgodnie z założeniami, które tam są ujęte, trzeba te dwa lata monitorować, czyli sporządzić właśnie taki krótki raport, co w ramach tych działań udało się zrealizować, czego się nie udało zrealizować i dlaczego się nie udało też zrealizować. No i tutaj raport z wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami
za lata 2018-2019, tutaj ten wcześniejszy dokument na lata 2016-2019, nie przedstawiałam już wszystkich działań, tylko takie najważniejsze działania w ramach tego programu były realizowane. I tutaj także zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami taki raport trzeba co dwa lata sporządzać i przedstawiać go Radzie Miejskiej. Jeśli chodzi o cel szczegółowy pierwszy, czyli dbałość o ład przestrzenny i tutaj powiązanie działań przy obiektach zabytkowych z dokumentami planistycznymi, to tutaj przyjęcie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierzyna w roku 2018 realizowało ten cel i to działanie. Następnie działanie trzecie, odpowiednia konserwacja zabytkowej zieleni i stanowiący krajobraz kulturowy. Tutaj to działanie było realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Skierzynie i były realizowane działania właśnie w latach 2018-2019 poprzez regularne przeglądy zieleni, czy też na przykład hodowanie koronrzew Piłnicy Drobnego oraz Jana Szczycie-Kosowieckiego. Kolejne działanie, bieżąca opieka nad cmentarzami, miejscami pamięci i głównie to prace porządkowe i pielęgnacyjne. Te działania były realizowane w latach 2018-2019. Także prowadzono działania na terenie kilku przy ulicy Międzyrzeckiej obejmujące cichę drzew i konserwację schodów. Działanie szóste, aktualizacja zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym gminnej ewidencji zabytków. I 20 listopada 2018 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o włączeniu z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków aż 39 obiektów i są to obiekty z praktycznie wszystkich sołectw, są tu one wymienione. No jest to bardzo duża liczba budynków, która została włączona w związku z tym, iż te obiekty straciły swoje wartości zabytkowe. Kolejne działanie, czyli w ramach tego szóstego działania aktualizowania zasobu dziedzictwa kulturowego w tym gminnej ewidencji zabytków. Tutaj 16 marca 2018 roku została wydana decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dostosowania zasięgu obszaru zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skierzyna podlegającego ochronie konserwatorskiej. I ten obszar został zmniejszony, czyli część obiektów z tego obszaru została wyłączona. Cel szczegółowy drugi i działanie drugie, zaplanowanie środków w budżecie gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie. Tutaj też to działanie zostało zrealizowane i w roku 2018 została przyznana na rzecz ochrony zabytków dotacja w wysokości 100 tysięcy złotych, natomiast w 2019 50 tysięcy i 50 na też działania związane z zabytkami, czyli łącznie również 100 tysięcy złotych. Cel szczegółowy drugi i rozwijanie istniejących produktów turystycznych opartych na szlakach turystycznych. I tutaj w ramach tego działania w 2019 roku zrealizowano inwestycje w budowę parku ryb, które także zaliczyliśmy do tego działania. Podsumowując, bo też w raporcie jest to dosyć szczegółowo opisane, udało się zrealizować w ramach tego priorytetu pierwszego wszystkie działania, czyli 15 było do realizacji, 15 zrealizowano, natomiast w ramach priorytetu drugiego wykorzystania dziedzictwa kulturowego nie zrealizowano jednego działania i było to aktualizacja rozwijania funkcjonalności interaktywnej mapy gminy przez odpowiednią warstwę. Ale tutaj zostało to działanie ujęte w nowej perspektywie, może też zostanie w kolejnych latach zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Kto z Państwa radnych ma pytanie? Bardzo proszę. To zanim jeszcze Państwo, może nawiążę do tego, co Pani przed chwilą powiedziała. Pytanie związane i z raportem, i z programem rozwoju
o te tablice interaktywne. To są chyba te, o których mówiliśmy nawet na tych komisjach, panie burmistrzu, z tym kodem QR, tak dobrze mówię. I one były w tym programie wcześniejszym, ale przeszły, rozumiem, na nowy. Czy, bo tu nie zobaczyłem tego ani w raporcie, ani w programie, bo jest to kompetencja powiatu. Czy mówię natomiast o oznakowaniu zabytków znakiem zgodnym z konwencją haską z 54, czyli tak błękitna flaga. Czy wymóg, może inaczej, panie burmistrzu, czy my kiedykolwiek zwracaliśmy się do starosty, żeby wyposażyć skierzyńskie zabytki w takie oznakowanie? Ale tą niebieską flagę mam tylko zabytki z rejestru, nie z tak, tak, tak. Tylko 12 dokładnie obiektów. Tak. Ale w Skierzynie żaden z nich. Oby nas ominęły sytuacje z Karabachu, które teraz oglądamy, ale to o tyle ma znaczenie, że obiekt oznakowany tą błękitną flagą w czasie konfliktu zbrojnego jest szczególnie chroniony. Każdy, kto zniszczy taki obiekt, podlega konwencjom międzynarodowym. Całkiem inaczej, tu pan mecenas mógłby na ten temat szerzej powiedzieć. Czy w takim razie, jak jest potrzeba, żeby pan burmistrz zwrócił się do starosty o wyposażenie skierzyńskich zabytków w takie oznakowanie? No jak najbardziej. Tym bardziej, że jest to może obowiązek, aby taki obiekt był wyposażony właśnie w to oznaczenie. Tym bardziej, że tych obiektów na terenie gminy jest niewiele, bo to jest tylko 12 obiektów, w tym dwa to są zespoły, które nie da się oznaczyć. Chodzi tutaj o takie obiekty, które stoją przy na przykład kościoły, czyli tu wychodzi, że jest to 10 obiektów, które należałoby wyposażyć właśnie w takie tablice. Jasne. Panie burmistrzu, pod uwagę polecamy. Mam pytanie innego rodzaju, bo tam mówiła pani o obiektach, które wypadły, przepraszam za kolokwializm, z rejestru, ale w wykazie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Skierzyna jest mnóstwo cmentarzy znajdujących się w sołectwach naszych, ale także w samej Skierzynie. Jest między innymi cmentarz, ten Młyn Oberski, i on tam jest. Cmentarz wojenny 61 Brygady, przy ulicy 61 Brygady, i on jest. Ale są też cmentarze, których od dawna nie ma. Na przykład park podcmentarny w parku Jagiełły. Jakie ma uzasadnienie wykazywanie, skoro jego tam nie ma już od wielu setek lat? Czy tylko chodzi o to, żeby nie zapomniano o tym, że tam był kiedyś cmentarz? To znaczy, jeżeli chodzi o cmentarz, to nawet jeżeli nie widać, jeżeli nawet na miejscu cmentarza stoi budynek, to cmentarz dalej jest cmentarzem, bo wiadomo, że cmentarz jest pod ziemią. I też dla celów informacyjnych gminy, no raczej nigdy się nie wykreśla taki cmentarz z gminnej ewidencji, bo to, że ich teraz nie widać, to nie znaczy, że one tam, po prostu one tam są dalej, te cmentarze. No właśnie, bo ten akurat jest wyjątkowy, ja nie chciałbym tutaj mieć czas i miejsce, bo to jest średniowieczny cmentarz, bo to był akurat teren znajdujący się poza murami Skierzyny i jego tam od kilkuset lat nie ma, bo są natomiast miejsca na Rzeźnickiej, w innych miejscach, gdzie w czasie wojny byli chowani żołnierze przychodzących armii i tamte mają uzasadnienie, natomiast ten... No niestety... Ja przynajmniej się sam byłem zaskoczony, że jest on w wykazie. Nie ma możliwości nawet usunięcia z takiej gminy. Znaczy wojewódzki konserwator zabytków by się na tym nie zgodził, żeby jakiś cmentarz został wykreślony z tej ewidencji. Nawet jeżeli nie ma śladu po tym cmentarzu, no bo wiadomo, że tutaj są kwestie tego, że on się znajduje pod ziemią. Rozumiem. Mam pytanie tutaj jeszcze jedno, ale myślę, że to do pani kierownik referatu chyba bardziej. Chodzi mi o tym, że dzisiaj mamy też przyjąć, mamy projekt uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierzyna wschód ulicy Niegrzewskiej. Tam w tym projekcie uchwały jest zapisany też zabytek archeologiczny zaewidencjonowany w ramach stanowiska archeologicznego AZP 48-14-38. Jak sobie znalazłem, i on jest osada. I przyznam się szczerze, że też po raz pierwszy wydawało mi się, że tu wiemy wiele, w którym miejscu ten, czy pan burmistrz ma wiedzę taką, może nie, celowo nie wskazuje się tego miejsca, żeby nie zjechali się różni poszukiwacze, może z tego względu,
Ale przyznam się, że też byłem pozytywnie zaskoczony tą informacją, że w tym rejonie, gdzie mają powstać ten teren zurbanizowany taki, te przedsiębiorstwa, nie, znajduje się jakaś osada. Czy to nie zahamuje też czasami nam tego prac inwestycyjnych na tym terenie? Zobaczymy. Jasne. To może mniej mówmy, a... Wszystko w rękach konserwatora, także... Przyznam się szczerze też, że... No może już nie będziemy, zwłaszcza o tej słabej stronie, bo na nizie słod. Dla mnie zabrzmiało to trochę brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury. I tu byłem taki trochę zaskoczony, że co autor miał na myśli, przyznam się szczerze. Znaczy my to analizowaliśmy pod kątem, ile się odbywa tych wydarzeń kulturalnych w odniesieniu też do innych jednostek samorządu terytorialnego i zauważyliśmy, że na przykład innych tych wydarzeń było więcej. W związku z tym taki nasz wniosek, ale to nie znaczy, że u Państwa też jest problem w tym zakresie, prawda? No po prostu zawsze może być więcej tych wydarzeń kulturalnych. Szczególnie chodzi o takie wydarzenia kulturalne, które w jakiś tam stopniu przemycają tą kwestię zabytków. Czasem nawet dni danej gminy mogą być organizowane w ten sposób, że jest jakieś tam stanowisko, czy tam jakieś zabawy dla dzieci, które jakby przybliżają tę tematykę zabytków. Żeby nie zapomnieć o tych zabytkach podczas różnych imprez kulturalnych, bo jeżeli takie zabytki są, a jest ich dużo, no to warto też się nimi chwalić i edukować mieszkańców w tym zakresie, bo przecież nawet może nie wiedzieć i nie znać historii, prawda? Dziękujemy zewnętrznej firmie za wskazanie, tutaj panu dyrektorowi przekażemy te sugestie. Ale wie pani o jedno jeszcze, aha, właściwie to do pana burmistrza chyba pytanie, bo to ile gmina wydała, to jasno to wybrzmiało bardzo dobrze na zabytki, na ochronę zabytków, dwóch właściwie, ale zgodnie z zapisami ustawy, tam są możliwości z różnych źródeł finansowania. Z budżetu gminy to już wiemy, ale tak. Czy z Urzędu Marszałkowskiego to pozyskaliśmy kiedykolwiek pieniądze? Bo Urząd Marszałkowski również może nas wspomagać w takiej... Tak, to znaczy kościoły dostawały pieniądze na Urzędu Marszałkowskiego, nasz kościół też dostawał. I takie rozdanie, jeżeli chodzi o kościoły, było w ubiegłym roku, tak? Tak, Ministerstwa Kultury z Urzędu Marszałkowskiego nie dostawał. Z tymi pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego to na zabytki to jest temat, który przerabiamy. Wiadomo, że gmina może, stowarzyszenie może, osoba prywatna nie może, tak? I tutaj są te zabytki, które są w skierzeniach, które mówiliśmy, czyli o spiterze i tak dalej, o stosunkach prywatnych. I tutaj ani gmina, ani inne instytucje, które mają na to środki, czyli tutaj konserwator zabytków i marszałek. No właśnie, czy wojewódzki konserwator zabytków, poza tym, że tu rozmawiamy o tym zabytkowym kompleksie w Murzynowie, to ma czy środki na to także? Czy skąd kiedykolwiek z gminy skorzystał? Ma jakieś tam środki, tak? Ale na pewno są to środki niewystarczające. My obserwujemy w województwie lubuskim, że to jest pałac, nie powiem w którym miejscu, gdzie powstała fundacja i wiemy w jakim stanie, jak ciężko tej fundacji pozyskać jakiekolwiek środki na zabytki. Ciężko się odbudowuje to, co się zrujnowało przez ostatnie kilkadziesiąt lat i mamy tutaj dwa pałace w Ludniewicach, w jakim są stanie, gdy widzimy. No jest to problem, tak? My mamy te zabytki dosyć wysokiej półki, mówimy o kościołach, jest część kościoła z XIII wieku, tak? I wiem, że do tego dokładamy, a pieniądze jest bardzo trudno. A ze środków unijnych, czy są nadal jakieś możliwości rzeczy, czy już się skończyły? Jeżeli chodzi o środki unijne, nie znaczy. Ja w tej chwili poleciłem swoim pracownikom, żeby się zainteresowali i żeby mi to taka informacja do mnie dotarła, jeżeli chodzi o Fundusz Norweski, tak? I z Funduszu Norweskiego na to, o czym mówimy, na tą wielokulturowość, na tą Izbę Pamięci, która u nas ma powstać, szukamy tam rozwiązań. Tutaj również jesteśmy po kontakcie z Ministerstwem Kultury, będzie możliwość dofinansowania, ale nie zabytku tutaj, a inicjatyw powstają muzeum. Jasne. Ja pytam dlatego, że Państwo tutaj w programie
wprost napisali, zaniedbania w zakresie stanu technicznego części obiektów wpisanych bez zmiany ewidencji zabytków, niewystarczające zainwestowanie środków, w tym unijnych i państwowych, działania na rzecz poprawy stanu dziedzictwa kulturowego. To tak eksplicite to jest zawarte tutaj przez Państwa. I stąd wiemy, że te źródła finansowania są różne, czyli to, co musielibyśmy sięgać. Panie Przewodniczący, jeżeli można, część zabytków, które są w gminie, ewidencji zabytków są w rękach prywatnych. Tak, tak. Ale a no właśnie, bo my nie znaleźliśmy chyba, mówiliśmy o tym spichlerzu, ale tu nad Wartą. Nie wiem, czy umknął... Skarb Państwa. Ale czy on znajduje się w ewidencji gminnej? Chyba mi umknął. Nie pamiętam, żeby go widział. Bo to jest własność Skarbu Państwa. Na tą chwilę obiekt, pytamy o co? Co z tym obiektem? Tak. Czy jest wykazie, czy jest pod opieką konserwatora? Hipotekę na kilka milionów złotych. Komornik chciał zwolnić ten obiekt poprzez zorganizowanie przetargów, według przetargów. Bo nie komornik poprzez przetargów może zwolnić hipotekę, ale się nikt nie zgłosił. Na tą chwilę konserwator zabytków nie wyraża zgody na wyburzenie tego zabytku. Mówi, że to jest zabytek, który można odbudować. Nie ma chętnych na odbudowę, on zagraża w życiu. A nie można tego wyburzyć, tak? Także czekamy, aż się sam rozsypie przez 20 lat, 30 się rozsypie. O, to już solidna konstrukcja, to może być dłużej. Fajnie, dziękuję. Kto z Państwa ma pytanie związane z programem? Nie widzę, serdecznie Pani dziękujemy. Życzymy szczęśliwego powrotu, szerokiej drogi. A my, proszę Państwa, wracamy do naszego porządku obrad, do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z sesji nr 23/20 odbytej w dniu 9 lipca 2020 roku. Protokół, jak zwykle, był do wglądu w Biurze Rady. Do tej pory nie zostały wniesione przez Państwa Rady poprawki ani zastrzeżenia do protokołów. Czy Państwa Radni zgłaszają uwagi, zastrzeżenia do tego protokołu w tej chwili? Ja przepraszam, że przed każdą sesją wygłaszam tą formułkę, ale tak stanowi statut gminy Skierzyna. W związku z powyższym trzymamy się tutaj zapisów statutowych. Jeśli nie widzę protokół z sesji nr 23/20 odbytej w dniu 9 lipca 2020 roku, został przyjęty. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Skierzyńskiego Ośrodka Kultury, druk nr 157/20. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Miejska w Skierzynie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 21/190/2004 Rady Miejskiej w Skierzynie z dnia 17 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, w paragrafie pierwszym ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie. Przedmiotem działalności Skierzyńskiego Ośrodka Kultury w Skierzynie jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na upowszechnianiu, ochronie dóbr kultury oraz pozyskiwaniu ekspozycji zabytków ruchomych w formie prowadzenia domu kultury, kina, bibliotek publicznych oraz centrum edukacyjno-historycznych. Po drugie, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Fundusz Statutowy Skierzyńskiego Ośrodka Kultury w Skierzynie stanowią rzeczy ruchome oraz związane z nim prawa majątkowe znajdujące się w budynkach przy ulicy Teatralnej 5 w Skierzynie oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierzynie, w Trzebiszewie, w Murzynowie i Śmiarach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach będących jego własnością lub otrzymanych do najmu bądź użyczenia. Po trzecie, w paragrafie trzecim ust. 1 punkt trzeci otrzymuje brzmienie. W skład SOK wchodzą Miejska Biblioteka Publiczna w Skierzynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Skierzynie, filia w Murzynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Skierzynie, filia w Świniarach, Miejska Biblioteka Publiczna w Skierzynie, filia w Trzebiszewie i nowa placówka Centrum Edukacji Historycznej w Skierzynie. Po czwarte, w paragrafie trzecim, ust. 2, punkt 2, po literze F dodaje się literę G w brzmieniu. Pozyskiwanie, ochronę i eksponowanie zabytków ruchomych i następnie literę H w brzmieniu. Prowadzenie działań realizujących ideę promocji tradycji narodów i kultur podgranicza związanych z planem działalności SOK. Po piąte,
paragrafie trzecim, ustęp trzeci, punkt czwarty otrzymuje brzmienie. Szczegółową organizację SOK określa regulamin nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii burmistrza Spierzyny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Spierzyny. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Bardzo proszę. Chciałem zapytać, bo w paragrafie pierwszym, punkt drugi, oprócz kin, bibliotek są centra edukacyjno-historyczne. Natomiast w punkcie trzecim, paragrafie trzecim, ustęp 1, punkt 3, jest Centrum Edukacji Historycznej w Spierzynie. Gdyby to było centrum imienia lub jakieś przedmiotowe, to bym rozumiał, że jest to zaczątek do jakiejś innej ilości centrów. Jeżeli natomiast jest to centrum w postaci ogólnej, no to jest tutaj pewna rozbieżność w liczbie, tak? To jest w liczbie mnogiej, to jest w liczbie pojedynczej. W związku z tym chciałem tylko zapytać, czy taka była intencja pomysłodawców tej uchwały, czy to jest po prostu tylko Też to zauważyłem, ale wydaje się, że to otwarcie budki do powoływania centrum. Natomiast tam konkretnie powstaje jedno centrum. Ja, jeżeli można chwilę tej uchwały, panie przewodniczący Wysoka Rado, otóż na pewno nie zamyka to rozwojowi temu. My mamy tą świadomość, że realizujemy marzenia pokoleń, a wszystko się zaczyna od marzeń, to też jest nasze marzenie, żeby takie Centrum Edukacji Historycznej niekoniecznie stricte muzeum, tak? Ale Centrum Edukacji Historycznej, gdzie będzie również sala ekspozycje muzealne i wystawiennicze, było to realizowane. Jest to obiekt edukacyjny. Jest to obiekt edukacyjny, jak już mówiłem na komisji, czyli dawna szkoła ogólnokształcąca z wielką możliwością rozwoju edukacji historycznej, patriotycznej i wszelkiej innej, która ma zachować pamięć historyczną i która ma wychowywać pokolenia mieszkańców naszej gminy w duchu właśnie patriotycznym, w duchu tożsamości miejsca i czasu. Także to mi się wydaje, że ten zapis po prostu daje tą możliwość i on nie jest błędny, panie mecenasie, bo powołujemy na razie jedno centrum, w każdej chwili możemy powołać jeszcze, rozszerzyć tą działalność, bo można by to zwęzić, żeby centrum jedno, centrum edukacji historycznej. Mi się wydaje, że to nie jest do końca zły zapis. Ja to chciałem usłyszeć argumentację, co do pewnych logicznych związków, to zauważyłem pewną rozbieżność, mówię, gdyby była nazwa centrum historyczne, na przykład, nie wiem, no, historii Kościoła Świętego Mikołaja, tak? Rozumiem, że jest to wyodrębnione jedno centrum, a pozostała furtka jest otwarta, mówiąc kolokwialnie, na powstanie innych centrum, ponieważ nazwa jest jednorodna, bez żadnych tutaj kwalifikatorów, to stąd moje pytanie, ale wydaje mi się, że to nie jest uchybienie tej uchwały. Jasne. Czy mają Państwo jeszcze pytania do projektu uchwały? Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, jeśli o meritum sprawy, to naprawdę wielkie podziękowania za powołanie tego Centrum Edukacji Historycznej. Mamy nadzieję, pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku zaprosimy mieszkańców Spierzyny do, nie tylko do obejrzenia zbiorów w tymże centrum, ale także do udziału w aktywnej działalności tej edukacyjnej tego centrum. Ale już dzisiaj, Szanowni Państwo i drodzy mieszkańcy Spierzyny, zwracamy się z takim apelem do wszystkich mieszkańców gminy Spierzyna o przekazywanie artefaktów związanych ze Spierzyną, spierzynnych pamiątek do tego centrum, bo w oparciu także o te eksponaty, które Państwo przekażecie, to będzie tworzyło się to centrum, które później będą udostępniane szerszej publiczności. Czy są pytania, jeśli chodzi o projekt uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały, druk nr 157 przez 20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wszyscy zagłosowali. A, przepraszam. Nie ma? Już ma.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, druk nr 158/20. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 21 ust. 1 punkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2004 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 22/186/20 Rady Miejskiej w Skierzynie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w paragrafie 7 ust. 1 punkt 1 i 2 skreśla się wyraz netto. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skierzyny. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Ja tylko dodam jeszcze, czy może jest potrzeba uzupełnienia tego uzasadnienia co do projektu uchwały. Chyba nie ma, to wynikło już podczas pracy komisji, że chodzi o usunięcie wątpliwości dotyczących rozumienia pojęcia dochodu, krótko mówiąc, dotychczasowej wersji uchwały 28 maja 2020 roku. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały druk nr 158/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, druk nr 159/20. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 9/95/11 Rady Miejskiej w Skierzynie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym wprowadza się zmianę w treści paragrafu 2, która otrzymuje brzmienie. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Skierzyna w wysokości 9 zł. 50 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skierzyny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, zatem tylko pozostaje uzupełnić, że dotychczasowa stawka wynosiła 7 zł 50 groszy. Teraz w projekcie uchwały, jeśli przyjmiemy, będzie wynosiła 9 zł 50 groszy, co zrównoważy wzrost wydatków związanych z pobytem dzieci, wyżywieniem wychowanków. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały druk nr 159/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Druk nr 160/20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pskowskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 220 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Skierzynie uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Skierzyna pomocy finansowej powiatowi Pskowskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Pskowie. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 1720 zł 0 groszy ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Skierzyna na rok 2020. Paragraf 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Skierzyna i powiatem pskowskim. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skierzyny. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Ja nie dopytałam na... Bardzo proszę, Pani Radna, proszę Zawodzka. Jak to się ma w praktyce, to kształcenie? Uczniowie jadą do Wschody? Jak to wygląda? No właśnie tak, to my przedstawiamy od wielu lat. To mieliśmy, pamiętacie Państwo, Rzeźnika w ubiegłym roku, Zielonej Górze i tak dalej. Podpisana umowa z miastem Zielona Góra, że pobieramy to przekształcenia. Tych zawodach dzisiaj nie możemy to zrobić. Rozumiem. A jak będą docierali uczniowie? Bo w ubiegłym roku, czyli dowożeni do Zielonej Góry, do Wschowy jest chyba trochę dalej. Nie, nie byli dowożeni. Dowożeni do Zielonej Góry do przylepu na ten projekt, gdzie mamy... Zbienasa. Nie, tak, tak. Tam to była grupa. No i nie wiem, jakie to są... To jest miejsce zamieszkania. Ja tam nie zabił szczegółów, ale... Ale no domniemywam, że ci ludzie są gdzieś tam z okolic Wschody, tak? I takich szczegółów nie znam. Ja może w drodze uzupełnienia, ponieważ mam przyjemność uczestniczenia w tego typu zjawiskach. Na terenie województwa jest utworzonych kilka ośrodków teoretycznego dokształcania w zakresie praktycznej nauki zawodów. Najczęściej odbywa się to regionalnie, tak jak dwa najsilniejsze ośrodki to Siłowni Szczeglowów i Zielona Góra. I ze względu na to, że przy szkoleniu klas wielozawodowych nie można zabezpieczyć specjalistów z przedmiotów zawodowych dla poszczególnych zawodów, kieruje się na takie miesięczne kursy tych uczniów do ośrodków, które mają jakby potencjał w tym zakresie. I tutaj z tego by wynikało, akurat tutaj do tego przypadku się nie odnoszę, że ten zawód, o którym rozmawiamy, jest zlokalizowany we Wschowie. Dojazd i powrót takich uczniów jest realizowany na ich własny koszt. Tak? Niezaliczenie takiego kursu, jeżeli już Państwa to interesuje, skutkuje brakiem promocji do klasy następnej, więc jest to dosyć duży rygor i w razie zwolnienia trzeba później szukać w obrębie roku szkolnego kolejnego kursu. Maksymalnie część doświadczenia mojego wynika, że są dwie edycje takich kursów, i wtedy uczeń ma obowiązek, coś na zasadzie kolokwium na studiach wyższych, znaczy na szczęście praktycznie zaliczyć ten fragment edukacji i wtedy może przystąpić generalnie, uczestniczyć również w praktycznej nauce zawodowej. No dziękuję. Widzę, że mieszkańcom się też takie zaprzyjmują. No tak, oczywiście. Dobrze, jeśli się zabędzie tak na sesji. Są to pytania. Tak, bo to wygląda, że mamy jakąś placówkę w sumie to we Wschowie. Nie chodzi o to, że w sumie te placówki, tylko o sam system kształcenia. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk nr 160/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy to jest moje? Nie. Bez okularów jednak nie widzę. Myślałem, że radnych teraz... Nie. Pokazuję. 14. Okej. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez burmistrza Skierzyny porozumienia określającego zasady współpracy między wspólnikami spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Doktora Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego, spółka ZOMO w Skierzynie, druk nr 161/20 w brzmieniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Skierzynie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska akceptuje działania burmistrza Skierzyny zmierzające do zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadań ochrony zdrowia na terenie gminy Skierzyna w ramach spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Doktora Nauk Medycznych Radziwira Śmigielskiego, spółka ZOO w Skierzynie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skierzyny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja mam przed sobą uzasadnienie, ale jeśli nawet przeczytam to uzasadnienie, to i tak nie wszyscy nas słuchający zrozumieją. W związku z powyższym bardzo proszę pana burmistrza o kilka słów komentarza do tego projektu. Szanowni Państwo, to jest projekt uchwały, który przedstawiłem analizując od początku.
Spółka Grupa Nowy Szpital zwróciła się do mnie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy przy razie udziału, która była zawarta w 2008 roku. Otóż w 2008 roku Rada Miejska na wniosek burmistrza zaakceptowała sprzedaż 90% udziału szpitala dla Grupy Nowy Szpital za kwotę 700 tysięcy złotych. Idąc tym tokiem myślenia, doszedłem do takiego wniosku, że tym samym trybem, jeżeli dojdzie do uzgodnień pomiędzy stronami, to powinienem realizować to porozumienie tym samym trybem, w jakim była umowa wcześniejszej sprzedaży 90% udziałów szpitala. Otóż wspólnie z panem mecenasem przez blisko 12 miesięcy debatowaliśmy nad projektem porozumienia i wydaje mi się, i tutaj po analizach, że te porozumienie na tym etapie zabezpiecza interes gminy, czyli dajemy możliwość, praktycznie rzecz biorąc, nieograniczoną dla szpitala Skierzyńskiego w rozszerzeniu ilości łóżek zoowskich. Do tej pory było to do 40% wszystkich łóżek, tak? Mogły być tylko łóżka długoterminowej opieki medycznej, szpitalnej. W tej chwili szpital może nieograniczoną ilość łóżek zoowskich iść. No, argumentowaliśmy to tym, że no jest to zapotrzebowanie, zmieniają się czasy, jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców na taką opiekę ze strony w ogóle mieszkańców nie tylko Skierzyny, ale również i powiatu, i województwa lubuskiego, i Polski, a jest to działalność dochodowa. Jak Państwo wiecie, w tej chwili długość życia bardzo się wydłużyło i to, co było 20 lat temu, dziwne w tej chwili jest to naturalne. No w tej chwili żyjemy i aktywność fizyczna jest do 80 lat i dłużej, ale jednak później w tej grupie 85 i 90 lat, no niestety potrzebna jest opieka długoterminowa, opieka lekarska i taka jest przyszłość, taka niestety jest konieczność. Tak? Czyli tutaj doszliśmy do porozumienia w tym, zdajemy zgodę, ale utrzymujemy działalność leczniczo-kontraktową, czyli ten pierwszy stopień prewencji, to są dwa oddziały szpitalne, muszą pozostać w tej umowie. Praktycznie bezwarunkowo, jeżeli będzie likwidacja, zaprzestanie działalności jakiegokolwiek oddziału, czyli szpital nie będzie w rozumieniu potocznym już szpitalem, bo nie będzie miał stacjonarnych oddziałów medycznych, wtedy te porozumienie mówi, tak jak umowa wstępna sprzedaży udziałów, że zwiększamy wartość udziałów o kwotę 2,5 miliona złotych i szpital musi w ciągu 30 dni nam te środki wpłacić na konto gminy. Tak to jest. To jest umowa końcowa. Jednak Państwa Rady, Pan Przewodniczący, tutaj Adam Dorajczyk bardzo słusznie zauważył, i to tego z panem mecenasem jeszcze nie analizowałem, ale jest to słuszne i mądre stwierdzenie, że w karach umownych jest zapisane, że całkowite i trwałe zaprzestanie przez spółkę prowadzenia działalności. My tutaj starałem się, żeby każdy zapis nie mógł być domniemanym zapisem, miał być zapisem wprost, nie tak prosimy pana mecenasa. Wprost, konkretnie, tak? W związku z tym, że będę sugerował przy podpisaniu umowy, panie mecenasie, powie państwo, żeby wyraz całkowity i trwały wykreślić, tak? Dochodzi pewne domniemanie, co to znaczy całkowite, co to za to trwałe. My tutaj byśmy pozostawili ten zapis, do którego będę żądał zaprzestanie przez spółkę działalności, tak? A żeby nie domniemywać, czy trwały to jest jeden dzień i miesiące całkowite to jest, bo ja powiem, żadnych do mnie ma. Najlepsze zapisy w proste rozwiązania, żeby nie rodziły tutaj żadnych
żadnych domysłów i później możliwości prawnych nie komplikowały nam tych zapisów. Także macie Państwo to, nie chcę tego całego szczegółowo omawiać, bo mówiliśmy o tym na komisjach, macie Państwo to porozumienie przed sobą. Jeżeli można dopowiedzieć, Panie Przewodniczący, w całej sytuacji szpitala dzisiaj jest Rada Nadzorcza, która mam nadzieję, że się skończyła, bo od 2 godzin czy 3 godzin trwa. Sytuacja szpitala na tą chwilę jest pozytywna, tak? Jest wykonany bilans za 8 miesięcy, jest pozytywna. Kierunek jest właściwy, szpital funkcjonuje, ma oczywiście płynność, ma znakomitą kadrę lekarską, kadrę medyczną, wykonuje bardzo dużo zabiegów. Teraz wiemy, że żyjemy w takim okresie bardzo trudnym i dla służby zdrowia, i dla samorządów w okresie pandemii. Udawało nam się wspólnie tutaj ze szpitalem, tutaj się rozmawialiśmy, uchronić naszych pacjentów, naszych mieszkańców i szpital i personel przed pandemią. Raz jeszcze tutaj dziękuję i Wojskom Obrony Terytorialnej, i Panu Wojewodzie za to, że wspierali nas w tym, bo ten najmierz funkcjonował, i naszym strażakom, oczywiście ochotnikom. My również pomagaliśmy finansowo ten szpital. Bardzo dobrze i bardzo wysoko oceniana jest przez mieszkańców, i nie tylko. Chirurgia, endoskopia będzie wnioskował do przyszłego budżetu, ażeby wspomóc raz jeszcze szpital. Nasz szpital, który służy naszym mieszkańcom, kwotą na zakup USG. Pani skarbnik już mówi, że da się to zrobić. Ale też będziemy się starali, może się też mieszkańcy do tego dorzucą, tak? Jest to kwota ponad 100 tysięcy złotych, no będziemy starali się pomóc tutaj szpitalowi, żeby się rozwijał. Na tą chwilę, po tych kilku miesiącach tego roku, mam wyniki finansowe spółki, one są pozytywne, tak? Są pozytywne, także więcej będę wiedział, żeby się Państwu przekażę, bo umówiłem się z członkami Rady Nadzorczej na spotkanie, które mnie poinformują o kolejnych zadaniach i kolejnych działaniach ze strony szpitala na kolejne miesiące tego roku. Szpital Spierzyński przejął część pacjentów Gorzowskiego Szpitala. Wiemy, tam gdzie powstał szpital jednoimienny na ulicy Warszaka, przewożono tych pacjentów do Skierzyna. Dalej są na naszym oddziale i może tyle. Może jakieś pytania będą, będę w stanie odpowiedzieć do... Dziękuję bardzo. Państwo radni mają także sprawozdanie finansowe z Spierzyńskiego Szpitala w materiałach, także ta informacja, myślę, jest w miarę pełna. Panie Burmistrzu, jeśli moglibyśmy skorzystać z okazji, bo mówiliśmy o szpitalu. Kilka zdań na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy, jeśli chodzi o tą covidową rzeczywistość. Jak wszystko pod kontrolą, jak to na dzień dzisiejszy? Sytuacja, jeżeli chodzi o covidową, sytuacja jest dobra. Było kilka przypadków zdiagnozowanych na terenie naszej gminy. Ja bym chciał zauważyć, że te działania, które my podjęliśmy w miesiącu lutym w celu zabezpieczenia mieszkańców przed tą pandemią, były to działania naprawdę wyprzedzające, tak? Były to działania wyprzedzające. Mam nadzieję, że one się również odbiły na tym większym bezpieczeństwie mieszkańców. Na tą chwilę nie mamy zdiagnozowanych nowych przypadków. Ostatnio były około chyba 8 czy 9 dni temu zdiagnozowane te przypadki, na tą chwilę nie mamy. Na tę chwilę pracują szkoły, w normalnym systemie szkoły, kluby dziecięce, przedszkola. Mamy wprowadzone wspólnie z dyrektorami te procedury, które tam obowiązują. Szkoły są wyposażone w to, co jest niezbędne do ochrony osobistej i do ochrony dzieci, czyli środki ochrony osobistej są wyposażeni nauczyciele, personel obsługi, administracji. Mamy dostateczną ilość maseczek, około 5 tysięcy maseczek. Mamy przy ulicy zakupione, mamy zakupione również aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń za około 30 tysięcy złotych.
W sumie na zadaniach covidowych wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych, ja to liczyłbym, czyli prawie 200 tysięcy, ale zależy jak to liczyć, tak? Jak to liczyć? Dostaliśmy zwrot na około 14 tysięcy złotych. Powiem Państwu, że na razie jest to dobrze. Też tutaj podejmuję wszelkie działania, żeby ta informacja do mieszkańców, żeby zachowali dystans, żeby myli, dezynfekowali ręce, żeby używali maseczek, ona cały czas od kilku miesięcy jest, my ciągle tą informację przekazujemy. Też studzę niektóre takie sytuacje, gdzie przy imprezach masowych, przy spotkaniach masowych, no też mówimy, że nie, no zostawmy to, zaczekajmy, przeczekajmy ten czas i jak wiecie Państwo, imprezy masowe się u nas praktycznie rzecz biorąc nie odbywają, nie odbywało się do Rzymki, na tej chwili jesteśmy przed kolejną dużą imprezą masową, może nie masową, ale dużą imprezą, 23 października będzie nadanie sztandaru nad dywizjonu naszego Spieszyńskiego, 35 dywizjonu i też tutaj w ostatnich wczorajszych rozmowach poprosiłem i dowódcę dywizjonu, księdza Sobocza, żebyśmy jednak weszli w te restrykcje jeszcze większe, czyli robimy wszystko, generalnie to trzeba przez mszą na rynku, na powietrzu, zachowujemy dystansy, dystansujemy się poprzez maseczki, ale również poprzez krzesło na przykład, tak, które tam będziemy ustawiali, to no musimy zachować naprawdę dużo daleko idącą ostrożność. Były pierwsze przypadki już w okolicznych DPS-ach, my chronimy DPS, ciągła dezynfekcja i pomoc dla naszego DPS-u była, ale czekamy, jestem w kontakcie z panią dyrektor, jeżeli będzie jakakolwiek pomoc potrzebna, to będziemy tam reagowali. No, jest to okazja, żeby teraz jeszcze poprosić mieszkańców, którzy nas dzisiaj oglądają o zachowanie rozsądku, tak? Ja mam tą świadomość, czytam o tym, że to nie, że to wymy, że to ściema i tak dalej, no nie próbujmy tego. Myślmy co sobie, każdy może sobie mówić, może myśleć to co chce, tak? Ale prosiłbym o wściągliwość w pisaniu na komentarzy, prosiłbym o wściągliwość wypowiadania się publicznie na temat, czy jest to ściema, czy jest to nie ściema. Wydaje mi się, że do tego, że zachowajmy ostrożność, jest to epidemia, która ogarnęła nas nie tylko nas, ale też cały świat i przeczekajmy jeszcze ten trudny okres, ten bardzo trudny okres, nie wakacje tylko jesienny, tak? Gdzie się mogą nam nałożyć te epidemie i grypy i COVID-u, tak? Szkoły są przygotowane do nauki zdalnej. Dostaliśmy 70 komputerów z pomocy rządowej, laptopów i jesteśmy przygotowani. Sprawdzałem to jeszcze w poprzednim roku. Rozmawialiśmy z dyrektorami szkół. Wszyscy uczniowie, którzy mają dostęp do nauki zdalnej. Tak? Mieliśmy problem tego rodzaju, że szukaliśmy chętnych do przyjęcia tych laptopów, które otrzymaliśmy z pomocy rządowej, czyli jesteśmy do tego przygotowani. Mamy przygotowany transport, który jest na bieżąco dezynfekowany, który dowozi dzieci do szkół. Robiliśmy chyba jako jedni z nielicznych takie szkolenia na początku roku, gdzie ratownicy medyczni, którzy dowozili covidowców, którzy do bezpośredniego kontaktu, mówili naszej młodzieży, mówili naszym dzieciom, jak się zachowywać, żeby nie bagatelizować takie pogadanki się w naszych szkołach odbyły. No teraz tylko to wszystko zależy od nas. No, piłka jest po stronie mieszkańców, po naszej stronie, jeżeli zachowamy rozsądek, zachowamy dystans i to wszystko powinno pójść dobrze. Dziękujemy bardzo za dodatkowe wyjaśnienia, informacje. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały druk nr 161/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Spierzyny, druk nr 162/20.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Szpierzynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwę most imieniem Kresowiaków mostowi na rzece Warta w Szpierzynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159. Paragraf drugi. Lokalizację mostu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, określa załącznik graficzny do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Skierzyny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Czy Państwo Radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Tenże projekt uchwały, jak i pozostałe, był szeroko dyskutowany także w trakcie prac Komisji Stałych Rady Miejskiej. Wszyscy byliśmy, padały pytania różnego rodzaju, skąd ta nazwa akurat, inne. Natomiast wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, że 75. rocznica wysiedleń polskiej ludności z Kresów Wschodnich i 75. rocznica przyjazdu tychże Kresowiaków do Skierzyny, którzy tu tworzyli zręby państwowości, przyczynili się do repolonizacji tej skierzyńskiej ziemi, mieli swój wkład gospodarczy i kulturalny rozwój tego miasta. To jest, szanowni państwo, taki symboliczny sposób uhonorowania tych wszystkich, dla których Skierzyna stała się nową, małą ojczyzną. I stąd można, nie wiem czy nie zbyt patetycznie, ale to taki naprawdę dziejowa sprawiedliwość dla pierwszych mieszkańców Skierzyny. Czy, jeszcze raz zapytam, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. My rozmawialiśmy także o tym, to pan burmistrz mówił, że ze względu na tą covidową rzeczywistość, która nam cały czas towarzyszy, jak deklaruje pan burmistrz, wszystkie działania związane z realizacją tej uchwały odbyłyby się w roku przyszłym, kiedy mamy wszyscy nadzieję, że będzie bezpieczny po prostu. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały, druk nr 162/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przeszliśmy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierzyna w rejonie ulicy Międzyrzeckiej, druk nr 163/20. Projekt uchwały jest obszernym dokumentem, macie Państwo radni to przed sobą. Zatem przypomnę jedynie, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierzyna w rejonie ulicy Międzyrzeckiej wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca 2020 roku do 31 lipca tegoż roku. Termin składania uwag upłynął 17 sierpnia tegoż roku. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu ani w okresie przynależnym do składania uwag nie wniesiono żadnych zastrzeżeń dotyczących przedmiotowego opracowania oraz związanej z nim procedury. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Skierzynie nie podejmuje rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich funkcjonowania macie Państwo również przed sobą. To jest dosyć dużo punktów, nie będę ich wszystkich odczytywać. Dodam jedynie, że w dniu 22 września Państwo Radni mieli okazję zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli chodzi o ulicę Międzyrzecką, z udziałem burmistrza, kierownika referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego i z udziałem planisty pana Niteckiego. Wówczas wiele tu pytań padało i większość z nich została
zostało tutaj wyjaśnione. Ja nie będę, panie burmistrzu, dopytywał to już po chyba o to stanowisko archeologiczne. To dzisiaj już nie będziemy, to na spokojnie z panem kierownikiem. Czy państwo radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały druk nr 163/20. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Spierzyna, obejmującej działkę gruntu nr 310/22, stanowiącej własność gminy Spierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, druk nr 164/20. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 37 ust. 2 punkt 6, artykuł 68 ust. 1 punkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 Spierzyna obejmującej działkę gruntu nr 310/22 o powierzchni 116 m2, na której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M 51740/1. Punkt 2. Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w ustępie 1, nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie 3 Spierzyna obejmującej działkę gruntu nr 310/9 uregulowanej w księdze wieczystej nr GW1M 30/31968/9 stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Paragraf 2 punkt 1 wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, o której mowa w paragrafie 1, wysokości, i tu jest miejsce wyprodukowane, proponuje się 50% ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Punkt 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w ustępie 1, jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem podpisania aktu notarialnego. I paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Spierzyny. W niniejszym przypadku spełnione są wymogi niezbędne do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeległej z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Proponuje się w okresie uchwały udzielenie bonifikaty 50% od ceny sprzedaży przy jednorazowej zapłacie ceny nieruchomości pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem podpisania aktu notarialnego. Przypomnę tylko, że we wszystkich dotychczasowych uchwałach Rady Miejskiej Rada Miejska udzielała takiejże wysokości 50%. Czy w tej chwili mają państwo radni inne propozycje? Jeśli nie widzę, bardzo proszę o wpisanie w paragrafie 2 punkt 1 projektu uchwały cyfrę 50, co będzie stanowiło 50% ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania zatem nad projektem uchwały druk nr 164/20. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z 50% bonifikatą ceny nieruchomości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Spierzyna, druk nr 165/20. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykuł 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu uchwala się co następuje. Paragraf 1. Pozbawia się części dotychczasowych dróg publicznych gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 387, 107 przez 16, 107 przez 18 położone w obrębie dróg Spierzyna, kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych. Paragraf 2. Położenie dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych, o których mowa w paragrafie 1, zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na których części wyznaczone zaznaczone są czerwonym. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Spierzyny. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, czy jest potrzeba uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały. Też nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały druk nr 165 przez 20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, druk nr 166 przez 20. Projekt uchwały jest również obszerny, w związku z powyższym bardzo proszę o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. Nie wiem, pan burmistrz, pani skarbnik. To może pani skarbnik, bardzo proszę, bo pan burmistrz zajęty jest teraz. Proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest to jedna z już takich kończących rok budżetowy, mocno uporządkująca uchwała zmieniająca i dostosowująca nasz plan finansowy do określonych potrzeb. Te potrzeby są podyktowane wnioskami, które wpłynęły w tym czasie międzysesyjnym o realizację nowych zadań, jak również podyktowana jest, no niestety, pewnym negatywnym wpływem panującej obecnie sytuacji gospodarczej w kraju, która polega na tym między innymi, że zostały uszczuplone zaplanowane dochody w budżecie gminy i w związku z tym należało dokonać korekty zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej w tym zakresie. I ta korekta w zasadzie dotyczy kwoty no niebagatelnej do 340 tysięcy złotych. Dzięki Bogu udało nam się tutaj dzięki intensywnej pracy Państwa i naszej, kierowników jednostek wspólnej pracy. Myślę, że udało nam się no, w miarę bezboleśnie przez ten proces przejść. Musieliśmy poczynić pewne oszczędności, musieliśmy podjąć działania, które spowodowały, że mogliśmy w jakiś sposób bez tych 340 tysięcy zafunkcjonować. Mam nadzieję, że nam się do końca roku uda ten poziom utrzymać. No niemniej ta kwota 340 tysięcy została, no budżet został podzielony na tej kwoty. Ona wynika z rezygnacji dzierżawców z najmu pomieszczeń w naszych jednostkach, odpłatności pobytu dzieci w przedszkolach, opłat za korzystanie posiłków w placówkach oświatowych oraz nieczynnej stacji diagnostycznej. Natomiast pojawiły się nowe środki, które właściwie dzięki COVID-owi z plus otrzymała gmina w ramach refundacji pewnych właśnie struktur gospodarczych. Tak, utrzymaliśmy środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zamierzamy w tym roku przeznaczyć na remont przebudowy ulicy Krótkiej w Skwierzyn. Więc remont to jest modernizacja ulicy Krótkiej w Skwierzyn. Jednocześnie wprowadzamy do budżetu środki z niewykonanych, niewygasających wydatków, których obowiązek wykonania był datował się na dzień 30 czerwca. Niestety nie mogliśmy wykonać między innymi z powodu sytuacji w kraju, która spowodowała, że sporo naszych kontrahentów, którym zleciliśmy usługi, wnioskowało o przesunięcie terminu wykonania pracy, uwagi na to, że panowały pewne obostrzenia co do poruszania się po kraju i kontaktów i możliwości realizacji pewnych zadań. I w związku z tym w dużej mierze to jest prawie 160 tysięcy złotych dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego zostało aneksowane umową
terminy się wydłużyły, więc środki, które były zabezpieczone do wykonania do 30 czerwca, z powrotem wracają do budżetu, ale one wracają na ten cel, na który były przeznaczone, żebyśmy tym razem mogli już te umowy sfinalizować. Z nowych zadań, które się pojawiły, za remont chodników przy garnizonowej, wykonanie cieku wodnego i włączenia do studni kanalizacyjne deszczowej skrzyżowanej Międzyrzeckiej Jana 23, naprawa ubytków w drogach gminnych, wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów stanowiących własność prywatną do drogi publiczne, zakup energii do bloku komunalnego i centralnego ogrzewania oraz wody i energii na targowisku miejskim. Doposażyliśmy urząd w sprzęt. Po remoncie okazało się, że część sprzętu musimy po prostu wymienić. Zabezpieczamy tutaj środki na ten cel. Wypłata ekwiwalentów za akcje gaśnicze dla strażaków opału paliwa, przeglądów pojazdów, zakup środków do walki z pandemią, akcje dezynfekcyjne, zakup płynów do dezynfekcji rękawiczek, przyłbic, termometrów. I tak jak wspomnieliśmy, to jest obecnie kwota po 100 tysięcy już wydatkowana. Również podjęliśmy decyzję o dalszych krokach, które mają na celu efektywne wykorzystywanie gospodarowania się środkami publicznymi i tak jest prośba, żebyście Państwo wyrazili zgodę na wymianę oświetlenia, na energooszczędne w obiekcie zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. To jest kwota 110 tysięcy złotych, która zabezpiecza wymianę we wszystkich już pozostałych pomieszczeniach i obiektach zespołu szkół technicznych. Ta inwestycja według firmy, która robiła audyt energetyczny, ma się w nich spełna 2 lata zwrócić. Jest to podyktowane tym, że obecne ceny energii, które są planowane, zaproponowane na rok przyszły, wzrastają o 30%. LED-owe oświetlenie, jakiego to typu ma być wymiana, na jakie wiemy? Dobrze, nie było aż tak techniczna to nie jest. Mnie cyferki interesowały. Myślę, że tutaj pan Moraczyński też widział tą dokumentację, to na pewno odpowie na to pytanie. Musimy dokonać interwencyjnej naprawy pokrycia dachowego budynku zespołu edukacyjnego przy ulicy Batorego. Na ten cel jest przeznaczone 70 tysięcy złotych. Wydatki na domy pomocy społecznej 255 tysięcy, istnieje konieczność zwiększenia tej puli dla ośrodka pomocy społecznej. Wprowadzamy do budżetu niewykorzystane środki z projektu unijnego z ubiegłego roku dotyczące utworzenia klubu dziecięcego Maluch 2 i one to są środki celowe, które niewykorzystane w poprzednim roku wprowadzane są do budżetu tego roku do realizacji tego projektu. Dokonuje się również zmian na wnioski funduszy sołeckich, między innymi tam po prostu zmiany też w dużej mierze podyktowane są tym, że te środki były przez pewien czas niewykorzystywane, zablokowane, były przeznaczone na przykład na różne kryty kulturalne, które jak będzie Państwo się nie odbyły, więc sołectwa podjęły decyzję o tym, że będą chciały te środki przeznaczyć na coś innego. Wspieramy również zakup energii oświetlenia ulicznego, będziemy wspierać jeszcze dużo, bo ceny rosną, brakuje nam w tej chwili bez mała kwoty 100 tysięcy złotych na dzisiaj. Czy to nam wystarczy do końca roku, tego nie wiem. Na podstawie tych wszystkich zmian aktualizujemy wszystkie obowiązkowe załączniki do uchwały budżetowej, to jest uchwała załączników przychodów i rozkładów budżetu, ponieważ wprowadzamy na środki z ubiegłego roku na pokrycie między innymi części tych zadań, które zmieniłam. Aktualizujemy załącznik o funduszach sołeckich, aktualizujemy załącznik o dotacjach. Wszystkie te, które są obligatoryjnym jakby składnikiem uchwały budżetowej. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, Pani Radna Zawiedzalowska. Pilny słuchacz i obserwator dzisiejszej sesji może nam zarzucić, że remontujemy chodniki przy ulicy Garnizonowej. Trzeba by chyba Pani Skarbnik uściślić, że to nie chodniki przy ulicy Garnizonowej, tylko chodniki na terenie przedszkola przy ulicy za płotem. Tak, dobrze. Bo chodniki są w porządku. Tak, to jest przy ulicy Garnizonowej za płotem przy przedszkolu. Tak jest. Bardzo słuszna uwaga. Tak. Państwo radni wiedzą, o tym rozmawialiśmy na czasie prac komisji, ale faktycznie słuchający mogą. Można to powiedzieć Państwu, jeżeli można tutaj odpowiedzieć do Pani Skarbnik, bo na temat tego roku i na temat sytuacji budżetowej gminy
to trzeba by nawiązać w kontekście lat troszeczkę ubiegłych, tak? Bo sytuacja nie jest zła, chociaż pozbawiliśmy się dochodu w wysokości około 2 milionów złotych, tak? Będziemy chcieli to uzupełnić kredytem. Wiemy, że w ubiegłym roku to jest obniżenie udziałów w podatku dla gmin, bo przecież niższe podatki to mniejsze udziały. I wiemy też, że najniższe wynagrodzenie również wzrosło. To jest ogromne obciążenie dla gmin. Dlaczego chcę powiedzieć o tym, że przeżyjemy jeszcze i funkcjonujemy jeszcze i mamy pieniądze, mamy płynność przy tylu inwestycjach, tak? Dlatego, że zrobiliśmy dobre ruchy w poprzednich latach, tak? Ograniczyliśmy wydatki bieżące. Jest taka zasada, że wydatki bieżące muszą równać się dochodom bieżącym. Dochody bieżące to są podatki. I teraz zauważmy taką prawidłowość. Rosną nam wydatki bieżące, bo najniższe wynagrodzenie, bo wzrost płac w niektórych obszarach naszych jednostek budżetowych. I musimy podnosić dochody bieżące, czyli podatki od mieszkańców. Także te ruchy, które zrobiliśmy po ograniczeniu wydatków bieżących, ja nie wiem, czy ich wymieniam, no ale to były ruchy dobre. To były ruchy, które zrobiliśmy na około 1,5 miliona złotych, czyli usługi wspólne księgowe i tak dalej. Plus nadwyżka budżetowa pozwoliła, że mamy płynność finansową. Plus blokowanie środków w jednostkach, tak? No bo pani tutaj skarbnik wie o tym i mówi, że przecież jeżeli nie wykonaliśmy dochodów, to nie możemy wykonać wydatków. Przecież nie wykonaliśmy dochodów, bo nie było wpłat za obiady, bo nie było wpłat za przedszkola i tak dalej. No to co trzeba zrobić? No trzeba ciąć wydatki. My te wydatki dla jednostek zablokowaliśmy w maju czy w czerwcu na kwotę około 1 zł, 750 tysięcy złotych. Mówię to dlatego też, że przygotowujemy się do budżetu przyszłego roku. Ja już zacząłem działania, a mówię tutaj o spotkaniu pani radnej, bo była tutaj pani radna Gaj i ja z sołtysami zaczęliśmy działania, jeżeli chodzi o fundusz sołecki. I przekonywałem tutaj sołtysów, część jest przekonanych do zmiany realizacji funduszu sołeckiego z przeznaczeniem ich na inwestycje. Tylko inwestycje dadzą nam po pierwsze późniejsze możliwości korzystania, bo one mają zawsze stopę zwrotu i jesteśmy na dobrej drodze, żeby się dogadać. Fundusz Sołecki to jest 200 tysięcy rocznie w budżetu gminy. Przez kadencję to jest 1 000 000 zł. Zostało nam jeszcze 600 tysięcy do wydatkowania. I mówię tak do sołtysów i do, żeby przekazali to mieszkańcom. Powiedzcie, co chcecie zrobić, ale nie za 20 tysięcy rocznie, tylko za 60 tysięcy rocznie, że za 3 lata zbierzemy te pieniądze i w jednym roku jedno sołectwo będzie wydawało. Fundusz Sołecki może robić to jest około, chyba jeżeli 200 tysięcy, około 70 tysięcy rocznie, tak? 58 chyba, tak? Około 60 tysięcy rocznie. To my damy im, do Murzynowa damy 180 w roku, tak? I dołożymy ze swojej strony drugie 180. Ale na inwestycje. Nie na książki do biblioteki, bo tego jest biblioteka. Nie na imprezy, bo tego jest Dom Kultury i OSIE, tak? Dostawimy tylko te pieniądze na jakąś tam kosiarkę, którą mają na benzynę, ale zainwestujmy te pieniądze. My damy jeszcze następne 600 tysięcy, oczywiście. Oni też fundusz sołecki, mamy inwestycje za 1 000 000 zł. Za 1 000 000 zł. To możemy zrobić, proszę Państwa, no, parę kilometrów ścieżki rowerowej, czy kilkaset metrów chodnika, czy drogi, tak? Także no, zobaczymy, jak to się do tego przymierzą sołectwa. Także dalsze działanie, dalsze myślenie o tym, ażeby jednak te wydatki bieżące jednostek odwrócić, a większość środków funduszu sołeckiego było w wydatkach bieżących. Także, no i chyba tyle, tak, jeżeli chodzi o tą naszą perspektywę i nasze działanie. Na tą chwilę, pani skarbnik, jeżeli już dopłyną, nie ma żadnych zagrożeń, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Tak.
jeśli nie ma, dodam tylko panie burmistrzu, bo pewnie słuchają nas także mieszkańcy ulicy Krótkiej, którzy nie tylko z nazwy, ale faktycznie Rogica jest krótka, ale przez 75 lat nie mieli szczęścia do remontu tej ulicy. Wreszcie się doczekali. Także, bo to chyba jeden z ostatnich elementów, panie burmistrzu, nie remontowany od czasu wojny. Pan przewodniczący, dobry temat. 6 otwieramy ten przetarg. Miasto się zmienia. Ja to obiecałem państwu i tutaj mieszkańcom, że przedstawię taki wspólny program, który przyjmiemy. Mam nadzieję, że my jesteśmy tutaj w rozmowach tutaj z panią skarbnik, która wykonuje bardzo ciężką pracę, żeby spiąć nasze wieloletnie prognozy finansowe i nasze pomysły. Mamy nadzieję, ja taką nadzieję przekładam, że w ciągu 3 lat będziemy w stanie zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych, tak? Poprzez pewne projekty, poprzez nasze rozwiązania, które przedstawimy Państwu, Państwa chyba już w przyszłym miesiącu, tak? No tam parę tygodni jesteśmy w stanie, dlatego że to też taki dobry, żebyśmy to wprowadzili do wieloletniego programu finansowego, nie tworząc jakichś dodatkowych programów, ale to, żeby wprowadzić do WPF-u, to tutaj ta dobra, życzliwa pomoc ze strony regionalnej i rachunkowej i kontaktów pani skarbnik z regionalną izbą rachunkową, czy nam się to wszystko podpisuje i wtedy oddalibyśmy nasz program szerokiej konsultacji społecznej. Ja też dzisiaj pytałem nawet mieszkańcom Sołet, że będziemy się z nimi spotykali, będziemy mówili o naszych zamierzeniach. Żebyśmy powiedzieli uczciwie i prosto, dajcie zrobić tą drogę Murzynowie, ale w przyszłym roku zrobimy wam też, tak? Uwierzcie, tylko cierpliwości, tak? Żebyśmy traktowali budżet gminy jako jedność, a nie to, że to jest nasze, a wy jeszcze nam dajcie dodatkowo, tak? Czyli Fundusz Sołecki jest sołectwa, ale jeszcze zróbcie nam drogę, to i tamto. Zróbmy to razem, tak? I taka jest idea i taką ideę będziemy przedstawiali, to już robimy, jeżeli chodzi o wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych, gdzie mówimy, dobra, wy zrobicie drogę, a my wam chodzi, to może na spółce zrobimy, tak? No taka jest chyba w tej chwili potrzeba, żeby łączyć środki i siły, a żeby było to najbardziej efektywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk numer 166/20. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przeszliśmy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Skierzyna na lata 2020-2030. Druk numer 167/20. Już pan burmistrz wspomniał, pani skarbnik też, że jest to... O, uśmiechamy się, co? No dobrze, mamy kamień. To dobrze. W takim razie, szanowni państwo, czy jest potrzeba dodatkowego uzupełnienia? Jest to konsekwencja tego wszystkiego WPF, o czym mówiliśmy do tej pory, ale jeśli jest taka potrzeba, to uzupełnimy. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały, druk nr 167/20. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, druk nr 168/20 w brzmieniu na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skierzyna stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja to dodam, co wybrzmiało już i w trakcie tej prezentacji pani, która prezentowała ją, że z realizacji programu opieki nad zabytkami burmistrz co 2 lata składa takie sprawozdanie Radzie Gminy. Czy państwo radni mają pytania w sprawie tej uchwały? Thank you.
w sprawozdaniu, w tym raporcie, które Pani przedstawiała, wybrzmiało, że nie zostało jedno zadanie zrealizowane, te tablice informacyjne przy tych zabytkach, ale one się znalazły już w nowym programie, także miejmy nadzieję, że w nowym programie już będzie zrealizowane. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, druk nr 168/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Skierzyna na lata 2020-2023, druk nr 169/20. Była z nami dzisiaj Pani Agnieszka Skrabut, która zaprezentowała ten program. Czy w tej chwili macie Państwo radni jeszcze pytania w sprawie tego programu? Nie widzę. Ja tylko dodam jeszcze Panie Burmistrzu, bo tam takie zapisy w nowym programie są, że budowanie łodzi w Spierzynie, cumowania i tak dalej, i tak dalej. Tak, dokładnie, także tam stoi w porcie szczecińskim faktycznie. Mówiliśmy w czasie prac komisji o barce, na której dyrektor Domu Kultury będzie śpiewał. Niekoniecznie barka, ale będzie prezentował. Także myślę, Państwo, mamy coś takiego w sobie, wszyscy tutaj, ten samorząd tej kadencji, poprzedniej kadencji, że to, co mówimy, to realizujemy. Jeszcze jakbyśmy wrócili do przeszłości i mówili o tych projektach, które są takie nierealne, mówimy o szkole, o drogach, o rynku, one się zmaterializuje się i nasza Nacja Centrum Edukacji Kulturalnej już tutaj, Pan Przewodniczący jest bardzo zaangażowany w temat rozwoju rzeki Warty i to, co się nad nią dzieje i tutaj wiele pomysłów. W przyszłym tygodniu jedziemy razem, ażeby uzbroić parky w takie małe przystanie dla łodzi, które mogą tu podpływać i tutaj wspólnie z prezesem Tomaszem Reszerem, który jest zapalonym wodniakiem, to się tak mówi, tak? Tak. Będziemy to czynić. Ja tutaj też zaproponuję Państwu pierwsze środki na dokumentację, tak? Na przyszły rok, jeżeli chodzi o port. Jesteśmy obdarowani tym portem. No idziemy daleko. Od marzeń się wszystko zaczyna. Dokładnie tak. I będziemy to realizować, a być może się pokażą jeszcze jakieś dodatkowe środki. Zaczęliśmy od parku Ryby, to jest dobry pomysł, tak? Infrastruktura dookoła. A jak Państwo zauważyliście, mieszkańcy nas słuchają, to się wszystko robi tak. Ktoś powie jedno słowo, ktoś drugie. Bierzemy to razem i robimy, tak? I się udaje to rozkleić i żeby tak dalej. Czy Państwo radni mają pytania do projektu uchwały? I widzę, zatem króciutko przedstawię brzmienie tego projektu na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program opieki nad zabytkami gminy Skierzyna na lata 2020-2023. Zaopiniowany pozytywnie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Skierzyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały druk nr 169/20. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przeszliśmy do punktu 17. Sprawozdanie działalności burmistrza Skierzyny za okres od 1 sierpnia 2020 roku do 22 września 2020 roku. Sprawozdanie było również przedmiotem debatowania podczas Komisji Stałych Rady Miejskiej. Czy w tej chwili Państwo radni mają pytania w sprawie sprawozdania? Czy Pan Burmistrz chciałby coś dodać? Ja bym powiedział, że tak, dlatego że wiem, że nasze obrady
danej sesji skrzyżenia są bardzo, bardzo oglądane, tak? I pokój się o tym dowiadujemy. To znaczy, chciałem powiedzieć o moich kilku spotkaniach z inwestorami, bo to dobrze wróży dla przyszłości. Tych spotkań było kilka. Wiemy już o tym, bo zostały zmaterializowane, że sprzedano, inwestor zakupił od prywatnej osoby 4 hektary działki w strefie gospodarczej naszej, tej dolnej strefie gospodarczej i tam powstanie niedługo zakład wytwórczy, zakład produkcyjny, tak? Dzisiaj również, jak Państwo podjęliście uchwałę, ażeby dostosować plan przestrzennego zagospodarowania do potrzeby kolejnego inwestora, który kupił od nas 2 lata temu i przygotowuje teraz opinię środowiskową odnośnie kolejnego obszaru 4 hektarów. Mówię tutaj o terenach za oknami. Poza tym spotkałem się dwukrotnie z inwestorem z Niemiec, który sporządził umowę przedwstępną na zakup kilku hektarów ziemi na ulicy Poznańskiej. Rozmawiałem też z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który jest właścicielem kolejnych 6 hektarów. Chce tam zakupić około 10 hektarów pod budowę hali i branżę spożywczą. Nie wpłynęła do nas jeszcze ta umowa warunkowa. Z informacji, które uzyskałem od tej osoby, która była w to zaangażowana, przyznałem, że do takiej umowy warunkowej sprzedaży doszło. Tak? To jest kolejny inwestor. Poza tym spotkałem się z inwestorem, który wyrażał wolę odkupienia hali po postępie, tam gdzie była do tej pory była meblarska firma, po tym starym postępie, ale znowu kolejne informacje, które uzyskałem, że kupi to kolejny, a okna przejmą tą halę, czy kupią, a kolejną hala będzie budowana na naszym gruncie. Takie mamy przyrzeczenie, jest ogłoszony przeraz przetarg. On trochę trwa, dlatego że wartość tego przetargu przekracza wartości 100 tysięcy euro i muszą być zachowane procedury unijne. Dlatego planujemy sprzedaż tej nieruchomości w listopadzie, około 15 listopada. Miejmy nadzieję, że ten inwestor przystąpi do tego przetargu. Spotkałem się również z nabywcą tego po regule, tutaj na środku tego kiosku mięsnego. Jest firma zakupiła to, no, prowadziliśmy tutaj rozmowy nad pewnymi zobowiązaniami. Są to informacje, które niekoniecznie chyba zainteresują mieszkańców, ale inwestor obiecywał, że wyburzy ten obiekt i będzie budował coś tutaj w ramach tej działki. Tak? Na razie było tylko jedno spotkanie. Zobaczymy, czy będą kolejne, jak on popełni tych wszystkich zobowiązań, tak? To jest, jeszcze było odbyło kilka spotkań na temat rozwoju górnej strefy, tam gdzie buduje się już ta duża firma na samym węźle. Mamy tam pewne problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o zjazd z węzła. Powstaje tam dosyć duża hala, bo 7000 metrów CPR i budynek biurowy, ale mamy rozwiązanie, będę tutaj odsprzedamy część swojej działki, którą przyjęliśmy od agencji na cele publiczne, ale będziemy wystąpimy o zgodę, takie zgody otrzymujemy, ale musimy zwrócić ekwiwalentność zakupu gruntu sprzedaży, czyli środki muszą wrócić do Krajowego Ośrodka Wsparcia, to wtedy ułatwi komunikację i rozwój tej górnej strefy. Także dobrze się dzieje, rozpoczęła się inwestycja, na którą również czekamy, czyli Baltic Paper, tak to się nazywa, Dania, przez to, co idzie ten... Zdobyciu przez Danię do Polski, bardzo fajnie. Tak, i to idzie, no i to taka dobra rzecz, szacujemy, że to jest 2% od wartości budowli, w tej chwili mamy z tego pierwszej nitki około 1 000 000 złotych, szacujemy, że około 1,5 000 000 złotych, z tego wpłynie do budżetu rocznie, do tego jeszcze te hale, które powstaną, one powstaną. Czyli musimy tylko przetrwać tą zarazę covidową i ciągle szukać mądrych rozwiązań, ograniczając wydatki nieinwestycyjne, wydatki bieżące, przejadanie pieniędzy. To jest to musimy ograniczać. Mamy na to również pomysły, także tylko tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze sprawy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie Państwo pytania.
Nie widzę. Rozumiem, sprawozdanie zostało przyjęte. Punkt 18. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności SOEC. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie sprawozdania? Tu wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy o Funduszu Sołeckim, ale czy w tej chwili Państwo radni mają pytania? Bardzo proszę. Nie widzę. Sprawozdanie zatem zostało przyjęte. Punkt 19. Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w gminie Skwierzyna. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie informacji? Nie widzę. Przechodzimy zatem do punktu 20. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Jestem winien Państwu informacji o złożonych interpelacjach. Co niniejszym czynię, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje lub zapytania na piśmie. Czy w tej chwili Państwo radni chcieliby złożyć interpelację lub zapytanie w formie pisemnej? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa radnych, może Pan Burmistrz, ma jakieś istotne informacje do przekazania dla mieszkańców? Wystąpiłem do Pana Wojewody takim zapytaniem wolnego terminu, bo chcemy otworzyć uroczyście ulicę Głowalską i Plac Kościuszki, blok komunalny. Jest to dobry czas na wszystkie odbiory. Wczoraj miałem telefon od pana dyrektora gabinetu wojewody, że się ze mną skomunikuje. Także w niedługim czasie będę Państwa zapraszał na to otwarcie w tamtym dogodnym dla Pana Wojewody terminie, ażeby wspólnie otworzyć te inwestycje, do których otrzymaliśmy dofinansowania blisko 3 miliony złotych, bo przecież blisko 1 500 000 na ten blok i na te dwie drogi, to blisko 3 miliony złotych. Chcemy też pokazać. My tak mało, w zasadzie nie mieliśmy czasu, żeby przecinać te wstęgi, ale warto co jakiś czas pokazać mieszkańcom, że żyjemy, tak? Wyjść na ulicę po prostu. Jeszcze jedna informacja. Wysyłam zaproszenia w imieniu Komitetu Honorowego Sztandaru Dywizjonu. Jak już Państwu powiedziałem, że po konsultacjach poprosiłem księdza proboszcza i żeby te wszystkie uroczystości były na dworze, łącznie z poczęstunkiem dla gości, odbyłby się na terenie jednostki. Z tego, co zapowiada Ministerstwo Zdrowia, że wprowadzi zarządzenie ministra zdrowia restrykcje dotyczące zgromadzeń i wesel do 100 osób, nawet w strefach zielonych, a taką strefą zieloną jesteśmy, nie do końca wiem, co to znaczy zgromadzenie. Gdzie on miałby się odbyć, tak? Czy to na powietrzu, czy tego, także no, może być taka sytuacja, że będziemy niestety, ale musieli tą uroczystość odwołać, bo to jest zgromadzenie, które ma się odbyć w Skwierzynie. Tam szacujemy około 300 czy 400 osób, byłoby to na rynku łącznie polskim, także to są takie najbliższe. 23 października ma się ta uroczystość odbyć. My mamy sesję, Panie Przewodniczący, Pan kiedy zwołuje sesję? To w takim razie nie tylko z tego względu, planujemy na 29. Na ostatni czwartek miesiąca. Wyjątkowo ze względu na tę uroczystość, ale też na około budżetowe dokumenty, które wpłyną pod koniec miesiąca. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja mogę dodać, że Pan Burmistrz wspomniał o sztandarze dla 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu, że są rządowcy skwierzyńscy wsparli czynnie ideę ufundowania tego sztandaru i zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Skwierzyna do takiego wsparcia również. Konto jest dostępne na stronie skwierzyna.pl, także można osobiście płacić lub też na konto. Czy Pani radna zgłaszała się do głosu? Nie? Bo Pani Zofia zgłosiła się do głosu i stąd... Nie, Pani Zofia chciała dołączyć. Rozumiem, a jest, zjawiło się na tym, stąd pytanie. Tak, przeprowadziłam eksperyment. Rozumiem, eksperyment się uda w takim razie. Już wyserwowałam w
dwukrotnie. No tak. Ale nigdy nie jest dość przecież. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Nie widzę. Dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 24. sesję Andymickiej w Skierzynie. Dziękuję bardzo.